10 dzień sierpnia 2024 roku, czas na mecz Karina Gubin kontra Ślęza Wrocław. Kamil Chmielarz, witam i zapraszam. Inauguracja sezonu 2024-2025 na stadionie w Gubinie, bo już pierwszy mecz rozegrali jedni i drudzy. Karina po dramatycznym spotkaniu wygrała w Brzegu 2-1 ze Stalą, zdobywając bramkę już w ostatniej praktycznie akcji meczu. Natomiast Ślęza zagrała po profesorsku i bez najmniejszego problemu ograła u siebie 2-0. Pniówka Pawłowice. Już są jedni i drudzy na murawie. Jednolite kostiumy zielone. Karina Gubin, Ślęza Wrocław w jednolitych strojach czerwonych. Ale zanim ten mecz się odbędzie, najpierw, proszę Państwa, minuta ciszy. Odszedł od nas wieloletni kibic Kariny Gubin, pan Przemysław Kaczmarek, który ten mecz na pewno ogląda już gdzieś tam w sektorze niebo. Przemku, spoczywaj w spokoju. I już za chwilę początek tego spotkania. Tak jak tutaj speaker powiedział, Przemek zawsze uśmiechnięty, zawsze w barwach, zawsze gotowy na mecze swojej drużyny. Ale jak to się, proszę Państwa, mówi, nie znasz dnia i godziny. Życie jest piękne, chociaż kruche, jak w tej piosence. No dobrze, czas na składy. Rozpoczynamy od gości, a więc Ślęza Wrocław. W bramce z numerem 1 Macper Kozioł, numer 6 Robert Pisarczuk, numer 7 Paweł Wojciechowski, numer 9 Mikołaj Wawrzyniak, numer 10 Przemysław Marcjan, 11 Kamil Olek, 13 Jakub Jabłoński, z numerem 17 kapitan drużyny Mateusz Kluzek, 18 Medeirosz, 22 Miłosz Kozik i 24 Aleksander Kifert. Na ławce Majchrzak, Jezierski, Ulatowski, Jakubczyk, Wanda, Hampel, Drzymkowski, Zawadzki i Bieńkowski. Opiekunem Ślęzy jest pan Grzegorz Kowalski, drugim trenerem Jacek Opałka. I gospodarze: Karina w bramce z numerem 1 Jakub Rędzio, numer 2 kapitan Radosław Sylwestrzak, 17 Bartosz Rutkowski, 24 Wiktor Maliszewski, 16 Kacper Staszkowian, 21 Kacper Zając, 15 Rafał Dzidek, 70 Wiktor Nachrebecki, 6 Dominik Więcek, 9 Danis Matuszewski i 10 Przemysław Haraszkiewicz. Na ławce Zabielski, Nazar, Ratajczyk, Woźniak, Janik, Pasternak, Kyzioł, Butowicz i Paraszczak. Opiekunem Kariny jest Grzegorz Kopernicki, drugim trenerem Marcin Klęczar, asystentem i także trenerem bramkarzy Piotr Leciejewski. Oczywiście tak jest zapisane w protokole i tak to Państwu przedstawiłem. Siódmy mecz pomiędzy tymi drużynami, jak już Państwo czytali, a może nie czytali moją przedmeczową zapowiedź na stronie karinagubin.com.pl. To jest siódmy mecz pomiędzy tymi ekipami i ani razu jeszcze nie udało się Karinie wygrać. 4 zwycięstwa Ślęzy, 2 remisy, więc dzisiaj to jest ten moment, to jest ten czas, żeby w końcu odnieść zwycięstwo i pokonać Ślęzę, z którą naprawdę gra się nam bardzo, bardzo trudno.
Jeszcze jestem Państwu winien informacje odnośnie arbitrów. Jako główny ten mecz prowadzi Bartosz Owsiany. Na liniach pomagają panowie Wojciech Białowąs i Oliwier Nadolny. Jeśli napotkają Państwo jakieś problemy techniczne, proszę je zgłaszać na nasz profil facebookowy w komentarzach do newsa o pay-per-view. Mam jednak nadzieję, że tych problemów unikniemy i wszystko będzie w porządku, jak teraz ta interwencja Bartka Rutkowskiego, bo jako pierwsza w tym spotkaniu zaatakowała wrocławska Ślęza. Medeiros ma piłkę w rękach od razu mocno na pole karne i tutaj profesor w defensywie Radosław Sylwestrzak, doświadczony piłkarz, 31-letni, mający na swoim innymi występy w łódzkim Widzewie, więc na pewno Radek wie, co w trawie piszczy, świetnie tutaj potrafi dyrygować swoją drużyną, pewny punkt w defensywie i oby tak było też podczas dzisiejszego spotkania. Radek przecież to ambitny zawodnik i tak jak tutaj powiedział w moim wywiadzie pisemnym, że on zawsze gra o zwycięstwo, nieważne jaki to jest mecz, o jaką stawkę, zawsze chce grać o pełną pulę i takie podejście to ja szanuję. Teraz Przemysław Hary, Haraszkiewicz w pierwszej akcji. No to było dobre dośrodkowanie. Szkoda jednak, że nikt nie zamknął. Będzie od autu rozpoczynać zespół Ślęzy, ale pierwsza próba niezła. Czekamy na więcej. Już dzisiaj odbyły się dwa mecze drugiej kolejki Betclic trzeciej ligi. Rezerwy Górnika Zabrze podejmowały rezerwy Śląska Wrocław. Mecz zakończył się wynikiem 4-1 dla ekipy z Wrocławia. Goczałkowice Zdrój 2-0 wygrali ze Stalą Brzeg. Kolejna szansa Ślęzy, kolejne dośrodkowanie. I kolejny raz radzą sobie defensorzy Kariny, ale to jeszcze nie koniec. Będzie poprawka, będzie ponowienie i dobrze. Tym razem Radek Sylwestrzak, teraz Dominik Więcek. Zaraz wrócimy do tej drugiej kolejki i zestawu par, ale najpierw zobaczmy tę akcję. Więcek sprytnie, Haraszkiewicz tutaj jeszcze walczy z Marcjanem i od autu rozpocznie Ślęza. Ten mecz nam się rozkręca. O godzinie 17 rozpoczęły się cztery spotkania. Oprócz meczu Karina Gubin Ślęza Wrocław grają Górnik Polkowice, MKS Kluczbork i Pniówek Pawłowice Odra Bytom Odrzański, a także Warta Gorzów Wielkopolski, Podlesianka Katowice. O godzinie 18 derby województwa lubuskiego Lechia Zielona Góra, Stilon Góra, Stilon Gorzów Wielkopolski, a jutro mecz, który zamknie drugą serię gier w trzeciej lidze, grupie trzeciej. Jutro dwa spotkania w Legnicy. Miedź zagra rezerwę Miedzi z Polonią Słubice, a także Unia Turza Śląska z Karkonoszami, a tymczasem pierwsza naprawdę groźna sytuacja. Przemysław Marcjan, to on miał szansę na zdobycie pierwszej bramki, ale tym razem jeszcze nie musiał interweniować Jakub Rędzio, ale to było takie pierwsze ostrzeżenie dla obuwników w tym meczu ze strony Ślęzy, która na pewno jest w tym spotkaniu faworytem, ale kibice wierzą, że dzisiaj uda się zdjąć tę klątwę, że uda się dzisiaj wygrać i poprawić sobie humory po tym meczu naszych siatkarzy. Dzisiaj w finale Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. No niestety, polska reprezentacja na mecz z Francją nie dojechała. Ostatecznie przegrywamy 0-3. No Francja po prostu była dzisiaj, nie oszukujmy się, o klasę lepsza. Ale i tak wielkie brawa należą się polskim siatkarzom za całokształt, za to jak świetnie powalczyli. I w końcu mamy medal, srebrny medal. Jakby mi ktoś powiedział przed turniejem, że srebrny medal zdobędą polscy siatkarze, powiem szczerze, brałbym to w ciemno. Tyle jeżeli chodzi o siatkówkę. Francja mistrzem, Polska druga. Liczymy oczywiście jeszcze na naszą Julię Szeremetę o godzinie 21:30. Będzie też walczyć o złoty medal w boksie.
Liczymy na polską wojowniczkę, a teraz już koncentrujemy się na meczu. Karina Ślęza. Przewaga Ślęzy. Początek spotkania to ich przewaga. Miłosz Kozik teraz posyła piłkę w kierunku napastników. Teraz umiejętnie gracz Ślęzy wypychany. Rutkowski głową do Więcka. Więcek ładnie tutaj zgasił piłkę i zagrał do Staszkowiana. Rusza Kacper. Teraz mamy szansę zaatakować większą ilością piłkarzy. Przy piłce Rafał Dzidek. Więcek na pole karne. I tutaj dobra interwencja Kacpra Kozioła. Rafał Dzidek, piłkarz, który trafił do nas z rezerwy Zagłębia Lubin, ale ostatni sezon spędził w Lechii Zielona Góra. No akurat tego piłkarza pamiętam doskonale z występów Lechii, bo to on tutaj strzelił bramkę w meczu Karina Lechia na stadionie w Gubinie, kiedy Lechia wygrała chyba 2-1, jak się nie mylę. No i właśnie Rafał Dzidek był jednym z autorów bramek dla Lechii. Teraz uwaga, kolejna szansa, Matuszewski i brawo tutaj dla Denisa. Wywalczył rzut rożny i będzie szansa na otwarcie wyniku. Początek meczu dla Ślęzy, ale to Karina teraz stanie przed szansą, by coś ciekawego tutaj w polu karnym stworzyć. Jeszcze trwa konsultacja pomiędzy dwójką zawodników. Zobaczymy, jak ten rzut rożny zostanie wykonany. Te stałe fragmenty gry są na pewno opracowane w zespole Kariny. Dobre dośrodkowanie i zobaczmy, jeszcze będzie na Chrebecki. Na 11 metr był tutaj Staszkowian. Od bramki rozpocznie Kozioł, ale w końcu to Karina dłużej zagościła w polu karnym Ślęzy. Akcja Ślęzy. No tutaj pani Elżbieta zgłosiła nam problem, ale pani Elżbieto, no tak się tutaj w tym momencie dzieje, że chyba problem tylko występuje u pani, bo widzę, że też otrzymałem kilka innych informacji, że wszystko jest w porządku. Akurat też mamy tutaj włączonego streama i u nas też działa bez żadnych zarzutów. Także pani Elżbieto, nie wiem, może trzeba odświeżyć streama albo włączyć, wyłączyć jeszcze raz, nie wiem. Ale większych tutaj problemów widzę, że nasi widzowie nie zgłaszają. 10. minuta. Zero do zera w dalszym ciągu, coraz głośniej na trybunie, fan trybunie Kariny Gubin, na Ultras Karina. Nie wiem, czy jest z nami Wojtek Kot, który obecnie przebywa na wakacjach. Jeśli Wojtek jesteś, to napisz mi proszę tutaj prywatną wiadomość, czy wszystko działa tak jak należy, czy nic tutaj nie zacina, bo wiem, że Wojtek gdzieś tam daleko w świecie jest obecnie. Jeden właśnie z członków zarządu. Także Wojtku, jak jesteś tutaj z nami, to proszę napisz mi, czy wszystko śmiga tak jak należy. Bo może faktycznie to znowu coś jest u nas. Tutaj teraz nasz operator kamery wykonuje telefon i za chwilę będziemy wszystko wiedzieli. Wszystko działa. Tutaj dostałem informację, że jest ok. Pan Krzysztof Sawicki napisał, którego serdecznie pozdrawiam, że w Turcji działa też, także wszystko jest w porządku. No jak w Turcji działa, pani Elżbieto, no to już u pani musi tym bardziej działać.
Także pan I. Wojtek, odpoczywajcie, bawcie się tam, ale już tutaj za dwa tygodnie widzimy was na stadionie. A tymczasem piłka dla Ślęzy. Tak, tutaj dostałem informację. Panie Elżbieto, proszę przetestować swoje łącze. Najlepiej wejść gdzieś na stronę speedtest.net i po prostu przetestować swoje łącze internetowe. Bo jeżeli naprawdę tutaj otrzymuję informację, że w Turcji śmiga, no to u pani musi tym bardziej wszystko działać. Coś pewnie z internetem, takie rzeczy się zdarzają. Na szczęście tym razem nie po naszej stronie. Rzut rożny dla Ślęzy na bliższy słupek to rozegrane. Jeszcze raz piłka wraca do pomocnika Ślęzy i jeszcze raz za chwilę piłka wróci na pole karne. Ale tutaj oczywiście profesor Radek Sylwestrzak, Rutkowski, Haraszkiewicz też wrócił. Zamieszanie, kocioł, chaos. Co z tego będzie? Nic nie było. Czysto tutaj zagrali gracze Kariny. Więc przy piłce Ślęza, ale absolutnie o żadnym przewinieniu mowy być nie może. Słyszą państwo pewnie ten głośny doping kibiców Kariny Gubin. No przed meczem było ich naprawdę mała grupa. Natomiast teraz ten młyn, tak bym to nazwał, coraz mocniej, szczelniej wypełniony. No i teraz wszystko w nogach piłkarzy. Czekamy na pierwszego gola w tym sezonie tutaj na Stadionie Miejskim przy ulicy Sikorskiego 89. 12, już w zasadzie 13 minuta. Oczywiście, panie Krzysztofie, że kojarzę, szef Ażur Betoniarni. Oczywiście Ażur jest dzisiaj sponsorem tego spotkania. Także tym bardziej dziękujemy firmie Ażur i oczywiście Krzysztofowi Sawickiemu. Oczywiście, panie Krzysztofie, że kojarzę. Od autu Karina. Kacper Staszkowian. Zgrywa piłkę Denis Matuszewski, jest Haraszkiewicz i będzie aut na wysokości pola karnego z lewej strony dla Kariny Gubin. Kacper Staszkowian i oczywiście tradycyjnie mocny, daleki wyrzut. Tutaj zamieszanie, jeszcze jest Sylwestrzak, jeszcze jest Dzidek i w końcu Kacper Kozioł, który też przy okazji był faulowany. Wiktor Nachrebecki, teraz Przemysław Haraszkiewicz poszukał strzału z daleka. Widać, że jest nie do końca z tego uderzenia zadowolony. Nieczysto pewnie Harry tutaj trafił w piłkę, zarył też o murawę. No ale dobra próba Przemka Haraszkiewicza. Liczymy na kolejne takie w jego wykonaniu. Rywalizacja pomiędzy Kariną Gubin a Ślęzą Wrocław ma tak naprawdę zalążek, początek tej rywalizacji przypada na sezon 2021-2022, odkąd Karina Gubin jest w trzeciej lidze, cały czas na bieżąco ze Ślęzą rywalizuje. No i ten pierwszy sezon był no, koszmarny, jeżeli chodzi o te potyczki nasze ze Ślęzą. We Wrocławiu przegraliśmy 6-0, ale w rewanżu było troszkę lepiej, bo remis 0-0. Sezon później, czyli 2-2, 2-3, u siebie porażka 1-3. We Wrocławiu porażka 0-2, no i ten ostatni sezon, porażka tutaj w Gubinie 1-4, ten mecz państwo pewnie pamiętają, bo pokazywaliśmy go, było już 0-4, ale rzut karny w końcówce, który na bramkę zamienił obecnie jeszcze kontuzjowany Mateusz Szela.
przegraliśmy 1-4, natomiast we Wrocławiu to już wyglądało naprawdę o niebo lepiej. Tam mecz zakończył się remisem, a teraz uwaga, bo jest szansa dla Kariny! Rykoszet i to jest tak rzut rożny dla obuwników. Jakby nie patrzeć, spośród wszystkich drużyn, tylko ze Ślęzą w całej historii nie udało się wygrać, więc dzisiaj czas najwyższy to zrobić. 17 minuta, rzut rożny ma Gubińska Karina, piłkę ustawia Dominik Więcek, ale też w narożniku jest Kacper Zając, więc może to właśnie Kacper będzie wykonawcą tego rzutu rożnego. Na to się zanosi, że to właśnie Kacper Zając pośle piłkę na pole karne. Wyskoczył tam w powietrze Rutkowski na Chrebecki do koszyczka Kacpra Kozioła. Jeszcze faul na bramkarzu ze strony Kacpra Staszkowiana. No i skończyło się to tylko na szczęście dla Kacpra na ustnej reprymendzie. Już grę wznowiła wrocławska Ślęza. Medeiros. I spokojnie, teraz na własnej połowie będą budować akcję wrocławianie. Kifert. Kozik do przodu, od razu w poszukiwaniu tam szybkiego Kluska, ale ten chyba na spalonym. Czy to był chyba Jakub Jabłoński? Tak, to Kuba Jabłoński, ale był spalony, więc piłka dla Kariny. Na razie bez zmian, jeżeli chodzi o wyniki. W Polkowicach bez bramek, w meczu Górnika z Kluczborgiem remis Pawłowice, Odra Bytomodrzański też 0-0 i Warta Gorzów Wielkopolski, Podlesianka Katowice także bez bramek. W Gubinie też póki co jeszcze żadnych trafień nie oglądaliśmy, cały czas czekamy. Świetne teraz podanie do Staszkowiana. Staszkowian do środka, jest tutaj Zając, teraz na Chrebecki, Jutkowski, Staszkowian, teraz gramy w tak zwanego piłkarskiego dziadka, ty do mnie, ja do ciebie, biega za piłką Ślęza, a Karina rozgrywa, Sylwestrzak, Staszkowian, Więcek, teraz ładnie się pokazał Zając, Kacper Zając do Przemysława Haraszkiewicza. Haraszkiewicz wrzuca, było tam po nodze, ale zdążył z interwencją Kacper Kozioł. Matuszewski i blisko niego Miłosz Kozik na piłkę Ślęza, ale gra jest przerwana, tam któryś z piłkarzy Ślęzy ucierpiał. To chyba Robert Pisarczuk, oznaczony numerem 6. On chyba się już podniósł, tak, Robert Pisarczuk może grę kontynuować. Oczywiście także będzie do obejrzenia w retransmisji na naszym YouTube'owym kanale, a tymczasem Kacper Zając. I będzie aut dla Kariny, coraz bliżej pole karne Ślęzy. Za nami 20 minut, rozpoczęła się właśnie 21 i piłkę już w ręce złapał Kacper Staszkowian. Jak zwykle możemy tutaj oczekiwać mocnego, dalekiego wyrzutu na pole karne i tak też się dzieje. Kto wygra ten główkowy pojedynek? Jeszcze jest Haraszkiewicz, rykoszet, rzut rożny. Na stojąco Grzegorz Kopernicki, na stojąco Piotr Leciejewski. Obaj szkoleniowcy tutaj dyskutują ze sobą.
na pewno już jakiś pogląd na to, co się wydarzyło przez te 20 minut mają. Ależ tam mamy zamieszanie w polu karnym Kariny. Starcie Matuszewskiego i któregoś z obrońców Ślęzy. Już woła do siebie sędzia Matuszewskiego i Roberta Pisarczuka. Będzie ustna reprymenda tutaj ze strony arbitra z Opola, Bartosz Owsiany. On jako główny prowadzi ten dzisiejszy mecz drugiej kolejki Betclic trzeciej ligi sezonu 2-4-2-5. Już wszystko gotowe i czekamy na dośrodkowanie. Tym razem Więcek. Jeszcze zamyka Haraszkiewicz. Jeszcze nie koniec akcji Kariny. Na pole karne zagrana piłka. Matuszewski zgranie. Kozioł. I też podniesiona do góry chorągiewka arbitra liniowego. Coraz aktywniejszy w zespole Kariny także Wiktor Maliszewski. Sporo było zmian w zespole Kariny. Ja oczywiście pisałem o tych zmianach na naszej stronie internetowej, ale też jeżeli będzie troszkę czasu, to też do tego nawiążę. Powiem Państwu, jak to wygląda, kto odszedł, kto przyszedł. Na trybunach na pewno jest Eloran Mateusz, nasz nowy piłkarz, Brazylijczyk. No czekamy, aż tutaj Eloran będzie mógł czarować gubińską publiczność swoimi zagraniami. Na razie jeszcze trwają cały czas tutaj formalności. Trzeba tutaj załatwić wszystko dla Elorana tak jak należy. Też na trybunach jest Takato Saka i Japończyk, który ostatnie pół roku spędził na wypożyczeniu w Stali Jasień. Wrócił do Kariny, ale też jeszcze musi poczekać, też jeszcze nie może być, podobnie właśnie jak Eloran, zgłoszony do kadry meczowej. Rzut z autu, czy to lewa, czy to prawa strona, nie ma żadnego problemu dla Kacpra Staszkowiana. Świetnie, mocno, soczyście, ale co z tego wyniknie? Uwaga, niebezpieczna sytuacja. Czy ktoś to zamknie? Rutkowski teraz broni bramkarz. Jeszcze nie koniec, szansa! Blokowany Staszkowian, jeszcze zamieszanie, znów Rutkowski. Jeszcze jest na lewej stronie Więcek. Kolejne dośrodkowanie. Co z tego wyniknie? Jak to się skończy? I już piłka wyekspediowana poza pole karne. I po raz kolejny od autu Karina. Znów z tego samego miejsca. I znów Kacper Staszkowian. Pachnie bramką Przysikorskiego dla gospodarzy. Na trybunach gromkie Karina Gubin, a my czekamy, Gubin czeka, my czekamy na zdobycie pierwszej bramy. Kacper Staszkowian i znów w roli głównej, i znów mocno zawiesił tę piłkę w powietrzu. Ta jeszcze raz do Staszkowiana wraca i został Kacper tym razem zblokowany. Ten strzał nagrodzony brawami przez publiczność będzie rzut rożny dla Kariny, ale tym razem już nie z lewej, a z prawej strony boiska. No to nam się troszeczkę tutaj zadziało w tej ostatniej minucie. Oby ten mecz cały tak wyglądał, a na pewno będziemy usatysfakcjonowani. I znów Dominik Więcek i Kacper Zając. Ta dwójka w narożniku. To tym razem wykona rzut rożny, stawiałbym na Zająca i tak też się dzieje. Na bliższy słupek był tutaj Dzidek. I jeszcze raz rzut rożny dla Kariny Gubin. W poprzednim sezonie 2-3, 2-4 aż trzech piłkarzy Kariny zostało nominowanych do jedenastki, wybranych, może to będzie lepsze słowo, do jedenastki sezonu. A więc Kacper Staszkowian, Przemysław Haraszkiewicz i Denis Matuszewski. To pokazuje, że ten ostatni sezon, mimo że był ciężki, to naprawdę piłkarze nie zawiedli. Do końca walczyliśmy o to utrzymanie, ale ostatecznie zajęliśmy 11 miejsce. Teraz uwaga, szansa! I za chwilę kolejny rzut rożny. Nie wiem już który, ale tych rzutów rożnych naprawdę tutaj mamy w tym meczu sporo.
W tej statystyce Karina Gubin prowadzi zdecydowanie. I jeszcze raz, Dominik Więcek i Kacper Zając, tyle że teraz trzeba zmienić stronę. Dwudziesta siódma minuta meczu. Może to jest ten moment, może to jest ta akcja, gdzie padnie pierwsza bramka dla gospodarzy, na którą tak mocno liczymy i czekamy. Teraz piłka wybita, Ślęza próbuje wyjść z kontrą, ale to wszystko zatrzymuje Haraszkiewicz. Teraz Maliszewski jest przy piłce Sylwestrzak, Radek Sylwestrzak do tyłu, teraz Wiktor Maliszewski. Jeszcze gramy, jeszcze jesteśmy przy piłce. Więcek! Dobra próba. Za nami 30 minut meczu w dalszym ciągu na Sikorskiego. Bez bramy Karina podejmuje Śląza Wrocław. Na razie 0 do 0. Proszę Państwa, jeśli chodzi o piłkarzy, którzy opuścili Karinę Gubin, mianowicie, może o tym za moment, bo teraz pressing zastosowany, jeżeli chodzi o gospodarzy i proszę, to przyniosło pożądany efekt, piłka odzyskana. Sylwestrzak, oj, troszkę niepewnie Radek zagrał. No tak, doświadczonemu piłkarzowi takie błędy nie powinny się zdarzać, ale na szczęście błąd bez konsekwencji. Radek na pewno szybko wyciągnie wnioski i następnym razem zagra już dużo lepiej. Także kibice, spokojnie, uspokójcie się, bez nerwów. Radek to profesor. Każdemu się takie coś może przytrafić. Na pewno już drugi raz tego Radek w tym meczu nie zrobi. Zaufajcie mi. Że tak brzydko powiem, stary wyjadacz. Oczywiście Radek to świetny gość, świetny zawodnik i bardzo doświadczony piłkarz. Teraz uwaga, bo jest Staszkowian, Staszkowian, Staszkowian zablokowany. Jeszcze mamy piłkę, jeszcze jest Nachrebecki. Nachrebecki do Więcka, Więcek do Staszkowiana, ten będzie wrzucał z pierwszej piłki. Jeszcze cały czas przy piłce Staszkowian. Wiktor Nachrebecki. Nachrebecki do Rutkowskiego, Bartosz Rutkowski. Radosław Sylwestrzak do Rutkowskiego. Rutkowski, o i to nie było dobre podanie, choć pomysł był niezły, przeprosił Rutkowski. Więcka, nic się nie stało, możemy grać. A teraz chyba sędzia, tak, sędzia pozwala na przerwę dla piłkarzy, na to, by ci mogli uzupełnić płynę, więc minuta przerwy, ale ja pozostaję tutaj na antenie. Ja sobie przerwy nie robię, więc korzystając z okazji chwili, to mogę Państwu powiedzieć o tych naszych zawodnikach, którzy opuścili gubiński zespół, a więc to jest Kamil Antosiak, Jakub Łoboda, Damian Płonka, Maciej Niduszko, Hubert Konstanty, Rusłan Hrabowski, Nikita Grybał i Tymoteusz Seweryn. Także Dawid Radziński, Miłosz Matuszewski, Patryk Szymański i Mateusz Kustosz. To są piłkarze, którzy w Karinie już grać nie będą. Było tych piłkarzy 12, natomiast mamy 10 nowych. To jest Norbert Ratajczyk, Jakub Rędzio, Kacper Zając, Rafał Dzidek, Wiktor Maliszewski, Jakub Janik, Radosław Sylwestrzak, Konrad Pasternak, Piotr Zabielski oraz Eloran Mateusz Vital Gomez. Desena. To są nowi piłkarze gubińskiego zespołu. Nie każdy jeszcze może grać, ale już większość gra. Z tych nowych twarzy, z tych nowych postaci mamy dzisiaj w pierwszym składzie bramkarza Jakuba Rędzio. Mamy także obrońcę Radka Sylwestrzaka i Wiktora Maliszewskiego. Też Kacpra Zająca i Rafała Dzidka. To są piłkarze właśnie nowi w gubińskiej Karinie. No i też na pewno czekają na swoje wejście. Między innymi właśnie Piotr Zabielski. To jest drugi bramkarz. Norbert Ratajczyk, też jestem ciekaw jego dyspozycji, Jakub Janik, Konrad Pasternak między innymi. Także no zobaczymy, proszę Państwa, jak tymi zasobami,
będzie dysponował Grzegorz Kopernicki i Piotr Leciejewski. Kacper Staszkowian, po raz kolejny Kacper zabiera się za wykonanie tego autu. 32 minuta meczu właśnie się rozpoczęła. Staszkowian na pole karne. Ta piłka zawsze nabiera takiej dziwnej rotacji po tych wyrzutach, ale to jest naprawdę świetne. To jest duże utrudnienie dla interweniujących obrońców. No ale powiem szczerze, te ostatnie 10, nawet 12, 13 minut to zdecydowana przewaga Kariny Ślęza. Dawno już nie gościła pod bramką Jakuba Rędzio. Teraz inicjatywę przejęła gubińska Karina. Tutaj faulu nie było, ale walczy Dzidek, żeby tą piłkę odzyskać. Świetnie, Rafał Dzidek powalczył jeszcze tutaj. Próbował zagrać do Matuszewskiego, ale ostatecznie przy piłce utrzymała się Ślęza. Medeirosz. Kifert. Jeszcze tutaj zaprosił do tej akcji Pistarczuka. Wawrzyniaka. I dobra interwencja Wawrzyniaka. I dobra interwencja Jakuba Rędzio. Radek Sylwestrzak. Rutkowski. Sylwestrzak. Nie bawmy się. Przenieśmy tę akcję na połowę Ślęzy. Piłka do Haraszkiewicza. Nie było faulu zdaniem sędziego, choć zupełnie innego zdania jest Przemek Haraszkiewicz. Gramy dalej. Zaraz sprawdzimy, czy coś się zmieniło na innych stadionach, czy coś drgnęło, jeżeli chodzi o bramki. Teraz świetnie Sylwestrzak. Mówiłem Państwu, on jak jeden błąd popełni, to max. Drugi raczej mu się już w tym meczu nie przydarzy. Tak, mamy bramkę i to mamy dość niespodziewany wynik. Pniówek Pawłowice kontra Odra Bytom Odrzański. Odra na prowadzeniu. Hubert Konstanty strzelił bramkę, a więc były piłkarz Kariny Gubin wpisuje się na listę strzelców. Hubert Konstanty zdobywcą bramki dla Odry Bytom Odrzański w meczu z Pniówkiem Pawłowice. Odra gra na wyjeździe. A jeśli chodzi o naszą najwyższą klasę rozgrywkową, czyli ekstraklasę, dzisiaj przełożony mecz Motoru Lublin z Jagiellonią, z tego względu, że Jagiellonia gra w pucharach. Jak gra, to nawet nie chcę tego komentować. Ten mecz z Bodo to było jakieś w ogóle nieporozumienie. Zaczął się mecz Korona Kielce, Krakowia, Kraków, no i dzisiaj jeszcze mecz Pogoni Szczecin ze Stalą Mielec. Wracamy już na wydarzenia boiskowe. Przy piłce Jakub Rędzio w kierunku Przemka Haraszkiewicza. Teraz jest Denis Matuszewski. Matuszewski do Więcka. Już pokazuje się po lewej stronie Staszkowian. Pewnie zaraz do niego zagra Więcek. Jednak nie, Więcek sam tę akcję kończy. Jeszcze jest Kacper Zając. Teraz dopiero piłka zagrywana do Staszkowiana. Staszkowian świetnie zgasił na klatkę piersiową. Kacper Staszkowian po ziemi tutaj zagrał. Jest Matuszewski. Matuszewski! No to była trudna pozycja, żeby skutecznie oddać strzał. Próbował. Za to oczywiście należą się brawa. Natomiast no, ten strzał na pewno pozostawił wiele do życzenia. Natomiast na pewno Denis jeszcze w tym meczu próbować się będzie aż do skutku, aż w końcu ta piłka znajdzie drogę do bramki. Z 5 metra Kacper Kozioł. 10 minut do końca pierwszej połowy. Nie jest to może mecz marzeń, ale mimo wszystko chyba na tempo nie możemy narzekać. Wyjść trochę.
Rozgrywa piłkę Ślęza. Na własnej połowie. Nie taka Ślęza straszna, jak ją malują. Takie odnoszę wrażenie, oglądając te 35 minut teraz spalony. I rozpocznie grę Karina, a konkretnie już rozpoczął Radosław Sylwestrzak. Na krótko tutaj z Wiktorem Maliszewskim. Jakub Rędzio. Też w sumie bez interwencji dzisiaj Kuba Rędzio w bramce. Teraz dobrze. Zając do Staszkowiana. Może podobać się Kacper Zając, ale nie grajmy do tyłu, bo zawsze to grozi stratą. Więcek świetnie do Staszkowiana. Staszkowian do Haraszkiewicza. Jeszcze powalczy Harry o to, by odzyskać piłkę i to zrobi Przemysław Haraszkiewicz. Harry! 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 Jest tutaj obrona bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze Matuszewski będzie szukał strzału. Matuszewski. Jeszcze mamy Zająca. Kacper Zając, co wymyśli Zając? Na Chrebecki, Staszkowian, Dzidek, strata niestety, ale mamy piłkę cały czas w naszym posiadaniu. Rutkowski do Maliszewskiego, ta piłka troszeczkę odskoczyła Maliszewskiemu, ale zagrał do Matuszewskiego. Matuszewski i chyba już ten atak zwolnimy. Tak jest, Dzidek do Rutkowskiego, ale coraz lepiej wygląda Karina, naprawdę myślę, że są gospodarze w stanie jeszcze w tej pierwszej połowie zdobyć tak zwaną bramkę do szatni, na którą Karina pracuje cały czas mocno pieczołowicie. Więcek do Staszkowiana. A i teraz nieporozumienie i od autu rozpocznie Ślęza. Ależ miał tutaj szansę Haraszkiewicz, ale świetnie też w bramce Kacper Kozioł. Kończy się 38 minuta i właśnie rozpoczyna 39. Cały czas 0-0 w Gubinie, ale mecz coraz ciekawszy. Spotkanie nabiera tempa, nabiera rumieńców. Tylko bramek brakuje, ale myślę, że tych też się doczekamy. To tylko kwestia czasu. Sylwestrzak. Rutkowski. Staszkowian. Do środka, tutaj dobrze Marcjan, ale jest Więcek, blisko niego dwóch zawodników Ślęzy, Więcek do Kuby Rędzio, Rędzio od razu, bez patyczkowania się w kierunku Matuszewskiego, walka w środkowej strefie boiska, kto będzie miał piłkę, rzut wolny dla Ślęzy, faulowany, Paweł Wojciechowski. I Medeiros ustawia piłkę. 6 minut, tyle jeszcze potrwa ta pierwsza połowa. Cały czas bez bramek, ale liczymy, że coś tutaj się jeszcze do przerwy zmieni, że któryś z zespołów strzeli gola. Wtedy to spotkanie jeszcze bardziej nam się otworzy. Ustawił piłkę z numerem 6 Robert Pisarczuk. No i zobaczmy, jak Ślęza wykona ten stały fragment gry. 40 minuta. Będzie na pewno mocne, soczyste dośrodkowanie na pole karne. Czy ktoś z tego dośrodkowania skorzysta? Jeszcze mamy zamieszanie, strzał zablokowany. Jeszcze Pisarczuk, jeszcze Ślęza, jeszcze jest Mateusz Kluzek, kapitan Ślęzy na 11 metr. Tutaj taką półprzewrotką Medeiros, jeszcze Medeiros, ładnie się zastawia, ale świetnie walczy na Chrebecki. Piłka znów hen wysoko, kto ją zgasi, kto ją opanuje? Haraszkiewicz, teraz Maliszewski, rusza Maliszewski, prawa strona boiska, Dzidek, ale tutaj świetna interwencja obrońcy Ślęzy, ale na spalonym Wojciechowski, piłka dla Kariny. Haraszkiewicz w kierunku na Chrebeckiego, na Chrebecki, dobrze to wrzucił, jeszcze zdążył przed tym, jak piłka miała zamiar opuścić boisko, ale Wiktor świetnie to wyłuskał tam spod linii bocznej i wrzucił, tyle że już piłkę mają wrocławianie, Rutkowski w aut.
Mam nadzieję, że wszystko dalej w porządku z naszą transmisją. Że jest tak, jak być powinno. Końcówka pierwszej połowy. Tak sobie tutaj spoglądam na trybuny i naprawdę 100 razy większa ilość kibiców. Choć tej frekwencji dzisiaj za dużej się nie spodziewaliśmy, no to muszę przyznać mimo wszystko, że kibice absolutnie nie zawodzą. Piłkarze też nie. Piłkarze naprawdę robią wszystko, co w ich mocy, żeby ten mecz wygrać. I są ku temu szanse. Na pewno dużo więcej zrobiła w tej pierwszej połowie Karina od Ślęzy, by tutaj zdobyć bramkę. No ale tutaj za zasługi się punktów i bramek nie przyznaje. Po prostu trzeba to wyszarpać, wywalczyć. A póki co wywalczyła rzut rożny Ślęza. Super, bez problemu, pisze Krzysztof Sawicki z Ażur, z firmy Ażur, betoniarnia, sponsora dzisiejszego spotkania. Także panie Krzysztofie, wielkie dzięki i jedziemy dalej. 3 minuty do końca pierwszej połowy. Rzut rożny ma Ślęza. Piłkę ustawia w lewym narożniku Robert Pisarczuk. Wszyscy piłkarze, bez wyjątków, wszyscy piłkarze Kariny we własnym polu karnym. Wszyscy atakujemy, wszyscy bronimy. Chyba taki ma tutaj patent na to spotkanie Grzegorz Kopernicki. No i zobaczmy, jak wykona ten rzut rożny Robert Pisarczuk. Ładnie dokręcił, jest gol dla Ślęzy Medeiros! 0-1, 43 minuta. Tutaj zabrakło krycia i jest ten pierwszy gol w tym spotkaniu autorstwa Medeirosa, Mariano, Dornalesza, Gabriela, Afonso. Karina 0, Ślęza 1. Na to się nie zanosiło z przebiegu tego spotkania, ale jednak trzeba teraz odrabiać straty. No to tutaj taka śmieszna sytuacja wyszła. Krzysztof Sawicki pisze, czekam na gola. Od razu po tej wiadomości jest ta bramka, tylko że no niestety nie do tej bramki, co byśmy sobie życzyli. Ale prowadzi Ślęza, trzeba to zaakceptować, trzeba to przyjąć na klatę i próbować odrabiać straty, bo absolutnie w tym meczu wszystko jeszcze jest możliwe. To spotkanie jest jak najbardziej otwarte. My wcale nie jesteśmy tutaj słabsi. Po prostu, no, stały fragment gry, wykorzystał to doświadczony Medeiros, wysoki, prawie 2 metry wzrostu, a może i ponad 2 metry, no i stało się. Tak na dobrą sprawę, jakby ta pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 2-2, to byłby taki wynik najbardziej chyba sprawiedliwy. Potrzebna pomoc medyczna. Ostatnie sekundy pierwszej części, ale z pewnością z 2 minutki sędzia nam do tego czasu podstawowego doliczy. To korzystając z okazji, bo jest przerwa, więc żeby Państwa tutaj nie zanudzać, no to powiem tylko, że dzisiaj odbył się finał tarczy wspólnoty na Wembley. Zmierzyły się ze sobą dwa Manchestery, a więc Manchester City i Manchester United. I już Państwu chciałem powiedzieć, że jest 1-0 dla United w 82 minucie. Było, bo już jest 1-1, bramka w 90 minucie Silvy. Dla United trafił Garnacho, a więc 1-1 na Wembley. Szykuje nam się dogrywka w meczu finałowym o tarczę wspólnoty w Ligi Angielskiej. To tak w ramach ciekawostki, żeby po prostu czymś Państwa zająć. Chyba 2 minuty sędzia tutaj pokazał, że tyle dolicza. Zobaczmy jeszcze na trzecią ligę, czy coś tutaj się zmieniło, jeżeli chodzi o wyniki. Owszem, nie tylko bramka w Gubinie dla Ślęzy, ale też bramka dla Kluczborka w spotkaniu z Górnikiem Polkowice. W Polkowicach 0-1 do przerwy.
Taki sam wynik utrzymuje się w Pawłowicach, też 0-1. No i w Gubinie, proszę Państwa, 0-1. Do przerwy 0-1. Był kiedyś taki film. Ale jak to się skończy, no zobaczymy. Przydałby się tutaj sędzia Laguna z piłkarskiego pokera. Oczywiście to tak w ramach żartu. Ja jestem zawsze zwolennikiem czystej rywalizacji, czysto sportowej, bez żadnych tak zwanych ustawek. Lubię, jak wszystko się odbywa zgodnie z zasadami fair play. Nawet gdybyśmy mieli ten mecz przegrać, ale wszystko chcę, żeby było w porządku, żeby potem nikt nie marudził, że a, bo sędzia to, bo sędzia tamto. Nie. Po prostu grajmy i wygrywajmy czysto sportowo. Rzut wolny dla Kariny. To chyba już będzie ostatni stały fragment gry przed końcem pierwszej połowy. Ostatnia szansa na to, by jeszcze ten wynik w pierwszej części spotkania zmienić. By jeszcze tutaj doprowadzić do remisu. By jeszcze mieć tutaj szansę nie przegrywać się do przerwy. Bo wcale na ten wynik póki co Karina nie zasłużyła. Ale tak jak mówiłem wcześniej, za zasługi się punktów i bramek nie przyznaje. Uwaga, ładna piłka na pole karne i jeszcze będzie rzut rożny. Jeszcze pozwoli sędzia na wykonanie tego samego fragmentu gry. Mimo, że te dwie minuty, które doliczył, właśnie upłynęły. Ale jeszcze pozwoli na to, by Karina zagrała ten rzut rożny. I zrobi to oczywiście Kacper Zając i Dominik Więcek. Ale panowie, musimy się spieszyć, bo za chwilę sędzia może już zaprosić do szatni. Uwaga, co zrobi teraz Kacper Zając. Dobre dośrodkowanie i jeszcze nie koniec, już koniec. Proszę Państwa, do przerwy 0-1 po bramce w 43 minucie. Medeirosza, słyszymy się za kwadrans. Karolina Dubin kontra Ślęza Wrocław, jak na razie Ślęza wygrywa jednym strzałem. Proszę Państwa, wracamy do Gubina, wracamy na mecz Karina Gubin, Ślęza Wrocław. Po bramce Medeirosza do przerwy mamy wynik 0-1, ale tak jak mówiłem wcześniej, to jeszcze jest nie koniec. Jeszcze w tym meczu na pewno Karina ostatniego słowa nie powiedziała. Za chwilę Państwu przypomnę składy, w jakich jedni i drudzy ten mecz rozpoczęli. Ale najpierw koncentrujemy się na tym stałym fragmencie gry. Na pole karne Więcek, zgranie. Jeszcze szansa Matuszewski, teraz nad poprzeczką, ależ byłoby to otwarcie z wysokiego C. Chciała wystartować Karina w tej drugiej połowie. Jeśli chodzi o składy, żadnych zmian nie mieliśmy. Ślęza Wrocław w bramce z jedynką Kacper Kozioł, 6 Robert Pisarczuk, 7 Paweł Wojciechowski, 9 Mikołaj Wawrzyniak, 10 Przemysław Marcjan, 11 Kamil Olek, 13 Jakub Jabłoński, 17 kapitan Mateusz Kluzek, 18 Medeirosz, 22 Miłosz Kozik i 24 Aleksander Kifert. Na ławce czekają na swoje szanse Majchrzak, Jezierski, Uratowski, Jakubczyk, Wanda, Hampel, Drzymkowski, Zawadzki i Bieńkowski. Grzegorz Kowalski jest trenerem Ślęzy, drugim opiekunem Jacek Opałka. Bronisław Kulka kierownikiem drużyny. I Karina w bramce z numerem pierwszym Jakub Rędzio, numer 2 Radosław Sylwestrzak, 17 Bartosz Rutkowski, 24 Wiktor Maliszewski, 16 Kacper Staszkowian, 21 Kacper Zając, 15 Rafał Dzidek,
70 Wiktor Nachrebecki, 6 Dominik Więcek, 9 Denis Matuszewski i 10 Przemysław Haraszkiewicz. Na ławce Zabielski, Nazar, Ratajczyk, Włoźniak, Janik, Pasternak, Kyzioł, Butowicz, Paraszczak. Także obfitą ma tą ławkę rezerwowych w dzisiejszym spotkaniu Grzegorz Kopernicki i Piotr Leciejewski. Oni oczywiście prowadzą zespół i też Marcin Klęczar. Michał Matkowski jest fizjoterapeutą, a kierownikiem oczywiście Artur Maksymowicz, który wczoraj obchodził swoje urodziny. Jeszcze raz kiero wszystkiego najlepszego. I rusza Maliszewski na prawej stronie. Maliszewski, ładnie to robi Maliszewski. Teraz tylko czekamy na dośrodkowanie, ale to nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Teraz Haraszkiewicz, może on. Haraszkiewicz, świetnie, Harry tutaj się przedziera. Zagrał na pole karne. No i czekamy tutaj na oddanie strzału. Jeszcze Więcek, za długo troszkę to wszystko trwa i te podanie, no już nie było dokładne. Ale piłka będzie chyba dla Kariny, tak jest. Od autu rozpocznie grę zespół gospodarzy. Maliszewski do Zająca. Zając, teraz Rutkowski. Staszkowian. Na trybunach tylko zwycięstwo, ale na razie czekamy tutaj Becki, Dzidek, Staszkowian, teraz ta trójka cały czas utrzymuje się przy piłce. Staszkowian był faulowany, będzie stały fragment gry dla Kariny, a co za tym idzie, szansa na dobre dośrodkowanie, no i na gola, na wagę remisu, na to cały czas liczymy, czekamy. Jest tam Matuszewski, Dzidek także w polu karnym. Bardziej może w jego okolicach pojawił się Radosław Sylwestrzak. No, nie wiem, co tutaj teraz piłkarze Kariny tworzą, ale to może być coś fajnego. Ostatecznie wrzucał piłkę na pole karne Kacper Zając, teraz Przemysław Haraszkiewicz, zaszło słońce, powinno grać się lepiej. Matuszewski, Maliszewski, no do bramkarza, nie było wyjścia, teraz Kuba Rędzio, nie miał szans, powiedzmy sobie szczerze, przy tej bramce na 0-1, no nie mógł tam nic zrobić, ten strzał był na tyle mocny, na tyle soczysty, że po prostu skapitulował. Naciskany Jabłoński, no i od autu jednak rozpocznie Ślęza. Jakub Jabłoński. Teraz Mateusz Kluzek. Zagranie do Roberta Pisarczuka. Pisarczuk, ależ interwencja tutaj w wykonaniu Jakuba Rędzio. No po raz pierwszy tak dobrze bramkarz interweniował. Po raz pierwszy został tutaj mocno Jakub Rędzio sprawdzony. Robert Pisarczuk, on ustawił piłkę w prawym narożniku. Siódma minuta drugiej połowy. Tutaj chyba był wcześniej faul, ale sędzia milczy, gra się toczy. Od autu rozpocznie Ślęza, a zawodnik Kariny poturbowany leży na murawie. Kto to ucierpiał? Chyba Wiktor Nachrebecki, tak jest, numer 70, ale już na szczęście wstał o własnych siłach.
Aut na wysokości pola karnego dla Ślęzy. Piłka już w polu karnym. Nikt tam nie zamyka, wyjaśnia Maliszewski, ale na pamięć zagrał tę piłkę Wiktor Maliszewski w kierunku Denisa Matuszewskiego. Skacze Haraszkiewicz, ale piłkę mają goście. Teraz Marcjan do Jabłońskiego. Teraz Wawrzyniak, Medeiros do Olka, Kamil Olek. Olek, chyba już piłka opuściła całym obwodem linię końcową boiska. Tak też zasygnalizował arbiter liniowy od bramki z 5 metra Jakub Rędzio. Piłkę zostawił Rędzio Rutkowskiemu, podobnie Rędzio. Haraszkiewicz do Dzidka, nie zabrał się jednak z tą piłką Rafał Dzidek. Teraz walka tutaj mocna, Maliszewski, Zająca, nie był faulowany. Twardo, na twardą grę pozwala sędzia. Ale dopóki to jest wszystko czyste, to jestem jak najbardziej za. Ale tutaj akurat no, przesadził teraz piłkarz Ślęzy, Jakub Jabłoński, te niepotrzebne jeszcze gesty w kierunku sędziego. I piłka dla Kariny, rzut wolny będzie. Jakub, Dominik Więcek ustawia futbolówkę. Już rozegrali na krótko. Radosław Sylwestrzak. Sylwestrzak, do kogo zagra? Zając. No, nie spodziewał chyba się, że ma za plecami dwóch zawodników. I Karina traci piłkę. Dośrodkowanie. Dobrze, tutaj wysoki, skuteczny, pewny w defensywie Bartosz Rutkowski. Rutkowski, Matuszewski, Dzidek, Więcek, Haraszkiewicz. Haraszkiewicz spróbuje Hary, czy nie? Próbuje! Rykoszet i rzut rożny. Jeszcze raz informacja techniczna. Pan Paweł, który zgubił wszystkie dokumenty, portfel czarna do odebrania. Pan Paweł, zapraszam tutaj do stanowiska speakera. Rzut rożny dla Kariny. Ustawia piłkę. Oczywiście Kasper Zając i Dominik Więcek, ale raczej Zając będzie dośrodkowywał. Na bliższy słupek tutaj Dzidek chciał zgrywać. Jeszcze piłka trafia do Zająca, ale tym razem błąd techniczny naszego pomocnika. Karina na pewno jest równorzędnym przeciwnikiem dla Ślęzy w dzisiejszym meczu. Brakuje tego wykończenia, brakuje jeszcze tej kropki nad i, ale mam nadzieję, że to z biegiem czasu przyjdzie. Teraz szukał tego faulu Wiktor Nachrebecki i go znalazł. Rzut wolny dla Kariny. Ustawia piłkę Kacper Zając. I cały czas ta dwójka. Kacper Zając, Dominik Więcek, ale piłka jednak... No właśnie, chciałem powiedzieć, że będzie pozostawiona Kacperowi, ale jednak chyba Dominik tym razem będzie wykonawcą. To jest raczej piłka tak na prawą nogę. I tak też się chyba wydarzy, tak jest. Więcek, ale to nie było dobre dośrodkowanie Dominika Więcka. Wraca Haraszkiewicz, świetny powrót Harego. Piłka cały czas w posiadaniu gospodarzy. Jakub Rędzio, ale grajmy szybciej, panowie, to już nie ma na co czekać, przegrywamy 0-1, ja wiem, czasu jeszcze sporo, ale czym szybciej uda się doprowadzić do remisu, to jeszcze wtedy będzie szansa, by ten mecz po prostu wygrać. Ale zadanie będzie bardzo ciężkie, Ślęza Wrocław, to nie byle jaki zespół, ja uważam, że Ślęza Wrocław w tym sezonie to będzie czołówka, to będzie, myślę, pierwsza piątka, może nawet coś więcej. Tak uważam, ale jak się skończy, zobaczymy. Teraz Staszkowian. Staszkowian ma miejsce, ma czas. Zagrał do Haraszkiewicza. Hary będzie chyba znów próbował. Może w końcu ta próba przyniesie bramkę. Jeszcze nie koniec. Jeszcze jest Maliszewski. Haraszkiewicz na pole karne miękko. I rzut rożny.
I rzut rożny ma Karina Gubin. Łapie się za głowę Przemysław Haraszkiewicz, bo on doskonale sobie zdaje sprawę, że to była doskonała szansa na to, by doprowadzić tutaj do remisu. 13 minut drugiej połowy za nami. 58 minuta gry. Wciąż widzą Państwo po lewej stronie. 0-1. Ale czekamy na to, aż ten wynik za chwilę ulegnie zmianie. Jak w tym lewym górnym rogu pojawi się jedynka. Dominik Więcek. Zbyt odchylony, zbyt optymistycznie podszedł do tego strzału Dominik Więcek, ale to dobrze, że Dominik próbuje. W końcu któraś z takich prób może przynieść pożądany efekt. Za chwilę zobaczymy, co się dzieje w innych spotkaniach. Rozpoczął się mecz derbowy w Zielonej Górze. Tam Lechia gra ze Stilonem. Ślęzy się spieszyć nie będzie. Oni mają prowadzenie. Tylko wiecie Państwo, ja nie jestem zwolennikiem takiej gry na czas, gdzie do końca jeszcze zostało pół godziny, a gracze z Wrocławia już próbują te sekundy cenne kraść. To jeszcze chyba nie jest ten czas. To jeszcze nie jest chyba ten moment, by to robić. Mamy zmianę wyników w Pawłowicach. Pniówek Pawłowice doprowadza do remisu i jest 1-1 w spotkaniu z Odrą Bytom Odrzański. W Polkowicach prowadzi Kluczbork 1-0. W Gorzowie 0-0, tam Warta gra z Podlesianką Katowice. No i w derbach Ziemi Lubuskiej 18 minuta. Lechia, Zielona Góra, Stilon Gorzów Wielkopolski, póki co bez bramek. Uwaga, Maliszewski głową do Rędzio. Haraszkiewicz, Dzidek. Więcek, cały czas Więcek, Haraszkiewicz, pół godziny do końca tego spotkania. Zagranie zewnętrzną częścią stopy, a było jednak niedokładne podanie. Podwójna zmiana w zespole Kariny. Mateusz Nazar. I Jakub Janik, oni zameldują się na placu boju. Opuszcza boisko Kacper Zając, w jego miejsce Mateusz Nazar. No i też debiutant Jakub Janik, który zastąpił no właśnie, jeszcze nie mam informacji kogo. Chyba była, nie no, podwójna zmiana w zespole Kariny. Na pewno Kacper Zając opuścił plac gry. Oj, teraz zobaczmy, co tutaj się wydarzyło. To będzie bramka, to będzie 0-2. Trzyma się za głowę Grzegorz Kopernicki, Kamil Olek pokonuje Jakuba Rędzio. No nie tak, proszę Państwa, sobie to no nie tak to miało wyglądać, nie tak sobie to wymarzyliśmy. Nastąpiły dwie zmiany. Miało to pomóc. I od razu nastąpiła strata. I w sytuacji sam na sam
Mikołaj. Przemysław Marcjan. No nic, proszę Państwa, trzeba się podnieść, choć to już naprawdę taka minuta meczu, że może być ciężko. Oczywiście jeszcze jest pół godziny przed nami. No nie leży, no nie leży ta Ślęza Wrocław. Kolejna porażka się szykuje, piąta. Piąta porażka Kariny Gubin z tym zespołem przy dwóch remisach. Spokojnie, nie przegramy we Wrocławiu, ale u siebie znów porażka, prawdopodobnie. Jeszcze ten mecz trwa, jeszcze po cichutku tutaj wierzę, że coś może się wydarzyć, że może jeszcze uda się szybko zdobyć tego gola kontaktowego i pójść za ciosem i wywalczyć chociażby remis, ale będzie o to szalenie trudno, szalenie ciężko, bo Ślęza przyjechała tutaj po pełną pulę. Teraz Matuszewski kontra Kozik. Lepszy ten drugi. A boisko opuścił jeszcze wcześniej w zespole Kariny. Rafał Dzidek. To była ta zmiana druga. I też oczywiście Kacper Zając, a mamy nowych zawodników, to Mateusz Nazar i Jakub Janik. No to już wszystko jasne. Też mamy, też mieliśmy jedną zmianę w zespole Ślęzy, ale o tym za chwilę. Teraz wybija piłkę Rutkowski. No i pozwoli Mikołaj Wawrzyniak, żeby ta piłka opuściła plac gry. Na pewno wszedł na plac boju Wiktor Ulatowski z numerem 5 w zespole Ślęzy. Prawdopodobnie za Kamila Olka. Nie, Kamil Olek jest na Burawie. Rzut rożny dla Ślęzy Wrocław. Uderzenie! Ale obok słupka Madejrosza będzie zmiana w zespole Kariny, trzecia. No już tutaj stawia idzie na całość Grzegorz Kopernicki. Dawid Paraszczak belduje się na placu gry, a opuszcza boisko Wiktor Maliszewski. Dawid Paraszczak dostaje swoją szansę, 24 minuty ma dokładnie Dawid Paraszczak. A teraz, no właśnie, nastąpiła strata. Troszkę też spadło powietrze z piłkarzy. Kolejne spotkanie Kariny Gubin. To wyjazd daleki do Pawłowic Śląskich na mecz z Pniówkiem. Natomiast Ślęza podejmie u siebie Goczałkowice Zdrój. Będzie wyglądało za tydzień, a w ogóle jeżeli chodzi o ten miesiąc, to natężenie meczów jest olbrzymie. 6 spotkań, proszę Państwa, 6-krotnie będą grać piłkarze Kariny i Ślęzy. Mamy bramkę wyrównującą w Polkowicach, Górnik Polkowice Kluczbork 1-1. A jeszcze wracając do terminarza, to
za tydzień 17 wyjazd do Pniówka, potem gramy 21 sierpnia w tygodniu u siebie, w tygodniu będzie, proszę Państwa, ten mecz. 21 sierpnia w środę gramy u siebie z Odrą Bytom Odrzański. Potem też u siebie z Goczałkowicami 24 sierpnia. I 31 sierpnia w to wszystko ten miesiąc zakończymy w Legnicy. Także jeszcze dwa mecze nas czekają w tym miesiącu w Gubinie. W środę i potem w sobotę. No ten mecz środowy będzie na pewno bardzo ciekawy, ten mówię z Odrą. No a już 7 września kolejne derby przed nami, bo przyjedzie tutaj Lechia Zielona Góra. Dwadzieścia minut, proszę Państwa, do końca meczu. Jak słychać, kibice jeszcze wierzą w zwycięstwo, ale to jest bardzo trudne zadanie. 0-2. Choć ta pierwsza połowa wyglądała naprawdę obiecująco. Szkoda, że tam się nie udało strzelić bramki wtedy. Na pewno ten mecz by się potoczył inaczej, ale Ślęza wygrywa zasłużenie. Tutaj nie będę na siłę mówił, że tak nie jest, bo tak, bo Ślęza po prostu w tym meczu gra lepiej i prowadzi zasłużenie. Ale czy aż na dwie bramki zasłużyła tego, to ciężko mi powiedzieć. Ale jeszcze spotkanie trwa i trwać będzie przez 20 minut. Trzecia bramka to już z pewnością by tutaj przekreśliła jakiekolwiek szanse na korzystny wynik. Ale kibice cały czas wierzą, kibice cały czas wspierają. Rzut rożny dla Ślęzy. Robert Pisarczuk ustawia piłkę. Uwaga, co wyniknie z tego zamieszania. Wychodzimy obronną ręką i jest szansa na kontrę, na Chrebecki do szybkiego Dawida Paraszczaka, ale tutaj dobrze Mikołaj Wawrzyniak i piłka dla gości. Oskar Hampel też ma przecież sporo sił, bo nie tak dawno pojawił się na boisku. Więcek, Nazar do Więcka, od autu rozpoczniemy z prawej strony. Na pewno czekamy tutaj na Elorana, Mateusa, Brazylijczyka, oby jak najszybciej te wszystkie formalności zostały załatwione i oby jak najszybciej Brazylijczyk mógł brać udział w tych spotkaniach. Staszkowian jeszcze raz na pole karne. Rzut
żeby już mógł być po prostu brany pod uwagę przez Grzegorza Kopernickiego, ale to jeszcze pewnie z 2-3 tygodnie potrwa. Teraz Janik, Paraszczak, akcja dwóch rezerwowych. Jest rzut wolny, faulowany Jakub Janik. Jeszcze chyba żółta kartka dla Madeirosza. Tak, Madeirosz napomniany. Nie wiem, czy to był akurat faul na kartkę. Z tym się kompletnie Madeirosz nie zgadza. Ale został napomniany przez Bartosza Owsianego. To jest decyzja ostateczna. Rzut wolny dla Kariny. No i może teraz uda się zdobyć tego gola kontaktowego, który by jeszcze pozwolił uwierzyć. Haraszkiewicz. Ja tutaj Państwu chyba zły terminarz podałem, bo mecz z Odrą Butomodrzański jest na wyjeździe. Po prostu zmieniłem. Inna aplikacja pokazuje co innego, ale tak. Tak, tutaj chyba racja. Ten mecz będzie z Odrą na wyjeździe. Tak, na pewno na wyjeździe. Teraz Dominik Więcek już wrzuca zgranie. No i szansa na kontrę. Czy ten mecz już zostanie, mówiąc tak kolokwialnie, zabity? Jeszcze nie. Jeszcze w tym meczu żyje Karina. Ale do końca już naprawdę niewiele czasu pozostało, bo tylko kwadrans. Ostatnie 15 minut. Wiary, nadziei w to, że jeszcze tutaj coś się na korzyść Kariny pozytywnego wydarzy. Ale patrząc na przebieg tego spotkania i na to, jak mądrze gra piłką Śląza, śmiem w to wątpić. Podwójna zmiana w zespole Ślęzy. Maciej Dżymkowski i Kacper Bieńkowski. Oni za chwilę na boisku. Ale to za chwilę. Najpierw będzie potrzebna tutaj przerwa na to, by uzupełnić płyny, więc też korzystam z tej okazji. No to jeszcze raz Państwu te zmiany przytoczę w zespole gości. Już mam potwierdzone wszystko. Meldują się na placu gry z numerem 23 Kacper Bieńkowski i z numerem 20 Maciej Dżymkowski, a schodzą dotychczas grający z numerem 11 Kamil Olek i zdobywca pierwszej bramki z numerem 18 Medeiros Mariano Dornelas Gabriel Afonso. I tyle. Od autu Karina.
od bramki Kacper Kozioł. No i jednak Manchester United, przepraszam, Manchester City wygrywa tarczę wspólnoty. Ostatecznie lepsi są od Manchester United po rzutach karnych. I patrzymy na te nasze polskie boiska w Ekstraklasie. Krakowia 0-1 do Krakowia, 0-1 do przerwy. Dzisiaj jeszcze Pogoń Szczecin ze Stalą Mielec. W Betclic pierwszej lidze Górnik Łęczna wygrał ostatecznie z Polonią Warszawa 3-1. A w drugiej lidze też ciekawie Kalisz Wieczysta Kraków 0-2 między innymi. Ale nasza grupa nas najbardziej interesuje, czyli grupa trzeciej ligi. A tutaj jest zmiana w wyniku w Polkowicach. Górnik Polkowice, MKS Kluczbork 1-2. Pniówek Odra cały czas remis 1-1 i też 0-0 w meczu Warta Gorzów Podlesianka Katowice. W Gubinie Karina Ślęza 0-2, rzut wolny dla obuwników i też zmiana. Kacper Staszkowian opuszcza boisko. A w jego miejsce z numerem, nie, to jednak nie Kacper, tylko Przemysław Haraszkiewicz. Po prostu Kacper biegł tutaj w kierunku linii boiska i środkowej boiska i wydawało mi się, że to on będzie zmieniony, ale jednak Harry. A w jego miejsce wchodzi z numerem 25 Igor Kyzioł. Ale tutaj naprawdę szacunek się należy dla kibiców, którzy mimo niekorzystnego wyniku cały czas śpiewają, cały czas nie rezygnują. No ten mecz się po prostu dziwnie ułożył dla Kariny, bo mówię, gdyby chociaż jedną sytuację Gubinianie wykorzystali w tej pierwszej połowie, to zupełnie mogłoby inaczej wyglądać. A ta druga bramka już kompletnie po prostu przebiła gdzieś Karinę, jakby odcięło kompletnie skrzydła, mówiąc tak w żargonie piłkarskim, gospodarzom i no i ciężko po prostu teraz grać z takim zespołem jak Ślęza Wrocław, z zespołem doświadczonym, ogranym. No teraz ten bilans Ślęzy naprawdę może robić wrażenie. 4-0 w bramkach, 6 punktów. Nie wiem, czy akurat będą po tej pierwszej kolejce prowadzić, ale jest ku temu jak najbardziej szansa. Teraz Więcek, no może jeszcze Karina, ale trzeba to lepiej zagrać, panie Dominiku, a wiem, że pan potrafisz. Dawid Paraszczak, Mateusz Nazar i piłka wybita. Już tylko o to chodzi Ślęzie, żeby daleko te piłki wybijać, żeby oddalać niebezpieczeństwo od własnego pola karnego. Jest 0-2, dograć i wyjechać stąd z 3 punktami. Taki jest teraz plan podopiecznych Kowalskiego, ale jeszcze szansa, jeszcze miał szansę tutaj Radek Sylwestrzak. Celny strzał do statystyk, ale nie mógł ten strzał sprawić żadnych problemów Kacprowi Koziołowi, który dzisiaj naprawdę jest dobrze dysponowany. Uwaga, teraz szansa Ślęzy, ale na spalonym Maciej Dżymkowski. Dziewięć minut do końca, jeszcze gra Karina, jeszcze na Chrebecki, tutaj próbuje się przedzierać, ale ostatecznie od autu rozpocznie grę Ślęza. Będzie chyba upomnienie, bo sędzia główny biegnie w kierunku ławki rezerwowych Ślęzy. Tak, napomnienie dla trenera, ale tylko ustna reprymenda, bez kartki, faul, ale gramy dalej, zastosowany przywilej korzyści. Piłka już jest w środkowej strefie boiska, ależ walczą tutaj wrocławianie, naprawdę świetnie, to trzeba przyznać. Teraz Aleksander Kiefert w aut, od autu Karina, konkretnie Kacper Staszkowian. Troszkę ubolewamy, że w tym sezonie zabraknie Pucharu Polski. W Gubinie oczywiście będzie ten Puchar Polski, ale lubuski, tylko że teraz akurat Karina nie będzie musiała grać, bo 14 sierpnia już ten Puchar rusza, ale trzecioligowcy 14 mają wolne w pierwszej rundzie, nie muszą uczestniczyć, tam będą grać tylko zespoły z A-klasy, okręgówki i czwartej ligi. Karina ma wolne,
No a potem zobaczymy, kogo los przydzieli. Natomiast jeżeli chodzi o ten ogólnopolski, Puchar Polski, no to tam w tym sezonie województwo lubuskie będzie reprezentować Lechia Zielona Góra. Nie chcę już do końca mówić, w jakich okolicznościach, to już historia, zostawmy. Trzymam kciuki, że Lechi się uda znów napisać fajną historię, taką jaką napisali przed 2 laty, ogrywając Jagiellonię czy Radomiaka i w konsekwencji grali potem z Legią Warszawa. Karina też świetny sezon w Pucharze Polski. W poprzednim sezonie tutaj wielkie święto, kiedy przyjechał Piast Gliwice i do 75 minuty Karina grała naprawdę z Piastem jak równy z równym. Ostatnio miałem okazję oglądać Piasta w meczu z Legią Warszawa i Piast wygrał ten mecz na Łazienkowskiej 2-1 i tak sobie od razu pomyślałem właśnie, kurczę, jak ta Karina naprawdę walczyła, a skład praktycznie Piasta się w ogóle nie zmienił. Ten skład, który grał w Warszawie, taki skład praktycznie grał w Gubinie. No i tam naprawdę Piast dominował na stadionie Legii. Natomiast tutaj w Gubinie oczywiście wygrał ostatecznie 5-2, ale wcale tak nie musiało być, bo na kwadrans przed końcem był wynik 2-2 i tam naprawdę Karina stwarzała kapitalne wrażenie. Zabrakło tej kondycji w końcówce, ale ogólnie jak najbardziej występ na plus. To się zapisało tutaj w historii, o tym się będzie mówiło latami, ale jesteśmy dalej głodni, a wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Dalej chcemy grać w tym pucharze, no ale te marzenia musimy odłożyć na kolejny rok. 6 minut do końca tego spotkania. Z autu Kacper Staszkowian. Na pole karne mocny wyrzut. Jeszcze zgranie Rutkowskiego. Jeszcze jest Więcek. Paraszczak. I to byłoby na tyle. Kibice już powoli opuszczają stadion. Janik, Więcek, pięć minut do końca tego spotkania. Już można powoli mówić, że 3 punkty pojadą do Wrocławia. Jeszcze pospiesza tutaj grę Ślęzy Dominik Więcek. Jakub Jabłoński. Autu Ślęza ponownie Jabłoński do kapitana Mateusza Kluzka. Faulowany Więcek przez Roberta Pisarczuka. Teraz Więcek chyba troszkę przesadził i otrzyma kartkę. Nie Więcek, Jakub Jabłoński. Wydawało mi się, że będzie podwójna kartka tutaj dla zawodnika Ślęzy i dla Kariny, bo Dominik dość mocno tutaj zareagował, ale nic z tych rzeczy. Rzut wolny dla Kariny. Zobaczmy, już wszyscy piłkarze Kariny się przesuwają w kierunku bramki Ślęzy, a rzut wolny wykonywać będzie bramkarz gubińskiego zespołu, a więc Jakub Rędzio. No i nic z tego nie wyszło, tylko tutaj trzeba uważać, żeby nie nadziać się na kontrę. Od autu rozpoczniemy jeszcze ostatnie takie tutaj podrygi. Oczywiście Państwa odsyłam na nasz YouTube'owy kanał. Zapraszam do subskrybowania MKP Karina Gubin, kanał oficjalny na YouTubie. Ten mecz także się pojawi w retransmisji. Myślę, że już jutro. Także jutro zapraszam Państwa na galerię zdjęć, którą
przygotuje dla Was Aleksandra Dryka. Teraz Więcek, gol! Więcek, gol! Jest 2-1. Karina Gubin jeszcze w tym meczu żyje. Karina Gubin jeszcze w tym meczu nie powiedziała ostatniego słowa. Do końca 3 minuty plus to, co doliczy pan Bartosz Owsiany. Jeszcze walczymy, jeszcze gramy tutaj o remis ze Śledzą Wrocław. Niech żałują ci, którzy opuścili stadion, opuścili Murawę. Opuścili trybuny oczywiście, bo na Murawie nikt